chyba teraz będzie dobrze. To znaczy na pewno, no a jak ma być inaczej? Rysium, ała, swędzą mnie plecy. Dobrze. Hot dogi, proszę, bardzo chętnie opierdzielę. Co? Okej. Okay. A ci się tutaj mamlają, nie będziemy przeszkadzać, idziemy dalej. Dawaj hot doga. Popcorn zje... O, tu jest buła. Coś jeszcze masz ciekawego? Dalej mam za głośne słuchawki, co się tutaj dzieje? Dobra. Idziemy dalej. Jesteśmy na ryneczku. Na którym to możemy coś zakupić? Chyba nie. Ci się patrzą co na ten... No, no spoko, no bez szału powiem tak. Widziałem lepsze posągi. A ci... Dobra, nie będziemy wnikać. Nie będziemy wchodzić nikomu do łóżka. To nie jest nasza sprawa. Dobra. Tu mamy sklepik. A, pucybut. Pucybucie, czy wypucujesz mi... Przybucie? Nie, no dobra, to było słabe. Hajs. Hajsu nie ma w kasie, co oznacza, że pucybut, no niestety, interes mu się nie kręci. Czyli kiepsko chyba pucuje te szczewiki. Pójdźmy zatem dalej. Tak sobie to zwiedzamy te okolice. Ale no... Dobrze by było już zmierzać w kierunku... No właśnie, tu jest strzałka dla debili, to jest fajne. Ojejku, ci się tak fajnie polewają tą wodą. Ha, ileż zabawy. Takie drogie ciuszki. Kurde, jak wrócicie, to stary wam spierze dupska. Zobaczycie, chłopaki. No ale tymczasem idziemy. Ten koń ma napęd na dupie. I on jest ewidentnie mechaniczny. O, parada. Wizja wielkiego miasta. No fajnie, fajnie, tylko szkoda, że ludzie są z kartonu. Dlatego tak średnio mnie to interesuje. A, on zablokował. Dobrze, dobrze, poczekamy. O, i co teraz? Nie, ona w ogóle nie reaguje na to, że ja stanąłem przed nią. No dobrze, trzeba poczekać. Nic się tutaj więcej nie zrobi. O, poszło. Ja już bym chciał jakiś pistolet. Ja widzę, że te same tutaj dialogi cały czas wchodzą. Chłopczyku! Przeszukałem śmietnik, ale tam nic nie ma. Patrzcie, też tutaj wejdę. Bayer. Piękne kwiatki, chcę je kupić. Nie mogę niestety. Czystety, na szczęście, bo i tak nie mam. O, hajs. Znowu, oni tutaj w ogóle kasy nie mają w tych kasach. Co się z wami dzieje, ludzie? Za co wy żyjecie? Chcę tam wejść. Dlaczego nie chcą mnie wpuścić? Idziemy dalej. No, coś tam mogę podnieść? No i co? Baptyści, wszędzie baptyści. Dobra, idziemy dalej. A faktycznie skupię się raczej na podążaniu za strzałką niż za jakimiś pobocznymi sprawami. Powiedziałem właśnie, udając się, o, na poboczne sprawy. Ale tutaj jednak może można coś wziąć ważnego. Ci tutaj ta... O, to jest jaki bajer, patrzcie to. Pięknie. A ci tutaj tańcują. Tancen, tancen. O, jacy zakochani w sobie, proszę. Czyż to nie jest piękne? No pewnie, że nie. Dobra, idziemy dalej. Dzieciaki grają w papiernożyce kamień. Pewnie będą grali tak do usranej śmierci. No ale cóż. Dobra, cutscenka. Telegram, Mr. DeWitt. Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Tess. Okay. Znajdź dziewczynę. Hello.
ale w życiu prywatnym? To już, że tak powiem, to już za mną. Okej. Life with Vigor. Ciekawe, bo pogrywam w Vigora. Super gra. Polecam wszystkim. O! Jakieś czary mary. Dobra, nie chce mi się tu stać. Dawaj! Lubię minigierki. No dobra, dawaj, co jest? Pato! Nie, ja nie chcę, co ja włączyłem do diaska? Co, jeszcze raz? Jeszcze raz, oczywiście, że chcę. Protect the woman and child, a ja do nich po prostu strzelałem. Nie zrozumiałem zadania, tam jest diabeł. A! Okej. Dobrze. I co? Gdzie jest ten diabełek? Tu siedzi? Okej. Znowu tu siedzi, patrzcie. O, wygrałem. Co wygrałem? Kurde, parę dolców, naprawdę? Nie było warto. Gra mi się średnio podobała. Ale może tu są jakieś ciekawsze gry? Mamy strzelanie na przykład, o. Dawaj. No i okej, dawaj. Aha, dobra, dobra, wiem. Nie to, nie to! Cyk! Ajajaj! Ale mam refleks. Ach, kurde! Dobrze. Coraz lepiej, coraz lepiej. Fantastycznie, och! Kogoś trafiłem, nie wiem, czy to był wróg? Chyba tak, chyba tu wszyscy są wrogami. Dobrze. Cyk, pyk. Chwila, kurde, już umiem strzelać. Ajajaj. I co? Second place. Średnio mnie to satysfakcjonuje, dlatego spróbujemy jeszcze raz, o ile będzie się dało. Dobra. Tak, wiem. 20 punktów do zwycięstwa. Tym razem powinienem to osiągnąć. Bo już wiem mniej więcej, o co chodzi. Dajesz. Cyk. Dup. Dobrze. Patrzcie. Nie no, teraz to nie ma szans, żebym nie podołał. Ajajaj. To jest dobra, bo sobie przynajmniej potrenuję strzelanie. Co w przyszłości z pewnością się bardzo przyda. Okej. Dobra, mamy to. No bez szału, wciąż bez szału z tymi nagrodami. Co tu mamy? Kapelę. Super, fajnie, podobało mi się. Żartowałem. Tutaj mamy jakiegoś mutanta. Jasny gwint. Ajajaj, prosto wlazłem na zdjęcie, przepraszam. Nie zgadzam się na udostępnienie mojego wizerunku. Ej, wyłaź z tej płachty, chłopie. Chłopie, kobieto, nie wiem. Chyba chłopie, sądząc po galotach. No nie wiem, nie wiem. A jak na ryj? Na... O! No nie zgadzam się na te zdjęcia. Czy ja mam pistolet? Nie, szkoda, bo bym go zlikwidował. Najprawdopodobniej. Use salt machine, dobrze. O, patrzcie, projektor. Possessions. Zdechnę. Przepraszam. Dobrze.
Znowu powróciłem, jeszcze silniejszy. Okej, okay. Projektor coś tam pokazał, szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam co to było. Dlatego też kupimy bilecik. Co sold out, ty wąsata świnio, kurde? Dawać mi hajs. Dokąd ja mam iść? Tam mam iść. Okej, okay. Ale... No to super, to co ja mam teraz zrobić? A, dobra. Coś, no właśnie. Coś mi się tutaj dupcy już w głowie. Ona mi... Ojejku, ale jej wali z pyska. Z pyska! No i co? Aha, possession, czyli mam już, tak? W sobie. No i co? Zmieniła się śpiewka? No pewnie. Czyli teraz mogę wszystkich tak possession? Ją! Nie, na nią to nie działa. Ale salt jeszcze sobie uzupełnię. Na kogo jeszcze? A patrzcie to, a na niego? Przecież to jest też taki, kurde. Nie. W ogóle go to nie rusza. Aha, skończył się salt. To bardzo niedobrze. No, mogę wybrać? Nie. Dobrze. No i co? Znowu hot dogi. Czy mogę się tym razem też poczęstować? A ja też chcę. Hopsia, 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 ha. Jak się kręcą, ale wyglądają trochę jak z lśnienia te bliźniaczki. Trochę to creepy. Dobrze, vending machine. Co mogę wziąć? Mogę kupić sobie, tak? Ale nie chcę na razie wydawać pieniędzy, tym bardziej, że mam ich tak niewiele. Kurde gównia, rozpadaj mi spod nóg, bo nie mogę przejść. Kiedy ja będę mógł strzelać? Gdzie jest strzałka dla debili? No właśnie. Mhm. Hold to look, co? Aha, czyli tak tutaj powstają te wątpliwe jakości posągi. A ten tam balon lata z kluczem. Więcej tych balonów. Walić to na razie. Co? Na co on pokazuje? A. Nie wiem, czym się tu podniecać. O! Dobrze. Długo jeszcze będę bez broni chodził, bo powiem szczerze, że zaczyna mnie to troszeczkę już denerwować. O, tu jaka impreza. To jest dopiero bibsko. Raffle spadła. Co ona ma? Do baseballa. Mister? Ktoś mnie wołał? A to jest ta... Co wcześniej sprzedała mi ten swój nieświeży oddech. No, wiadomo, że tak. All rightly then. 77. No co ty? Niemożliwe. First throw. Throw? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Ja ci się kręcę, ty. Co mam w nich rzucić? Chyba was pogrzmiło. Z czego się śmiejesz? W niego rzucę.
A co oni zrobili? Aha, na niego chcę, tylko że mnie pomylił. Dobra, na niego. I co? Pato! Ajajaj, zawsze się musi znaleźć ktoś, kto zepsuje imprezę. Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? The false shepherd! And we ain't letting no false shepherd into our flock! Show them what we got planned, boys! O kurde! Co tu się dzieje? Aaa! Fatality, dobra! Okej, okay, to mi się podoba! Dobrze! Come on! Co, teraz już... A gdzie jest reszta? Co się stało? Dobra. When you see... Okej. Okay. Czyli o to chodziło mniej więcej. No okej. Okay. Wiemy jak to już wygląda. I w dupę go kopnij. Nie, myślałem, że się tak da. Fight like a man, tak? Kto to wyzwał? A co, nie walczy jak men? Banany same, nic ciekawego nie mam do zebrania. Okej, okay, zaczyna się chlyw. To mi się zaczyna podobać. No come on, dup, siul. I co? Fatala mu robimy. Ajajaj. Ach, ile keczupu. Dobra. I co? Mhm. A, słyszałem cię, idioto. Open fire. A, zaraz będzie pistolecik. No, widzisz? Gdzie jest ten gnat? Jest, dobra. Ile mamy naboi? Bardzo dużo, bardzo mnie to cieszy. No to zaczynamy imprezę. Teraz mogę zapisać? Nie, tu są chyba autosave'y tylko. Nie possession. Niedobrze, nie chciałem tego używać. O właśnie, zbliżenie chciałem zrobić. Co my tu mamy? Waksofon. Dobrze, a skoro waksofon... A to, jak walnę? A! Fireworks! Słabo, myślę, że tutaj faktycznie coś będzie ciekawszego. Ptoszki. Dup! Dup! Ale nie wiem, czy ja chcę tracić amunicję na razie na nich. Chyba nie. Tym bardziej, że oni nie mają niczego ciekawego. Mamy salt. A spróbujemy teraz zrobić coś... Nie! Właśnie. Possession na to. I to teraz jest moim kolegą, tak? Wal do nich. No i to się nazywa przyjaciel. To jest prawdziwy przyjaciel. Super. Tylko, że jak on zaraz przestanie być moim przyjacielem? Nie wiemy tego, nie mamy na razie takiej wiedzy. Zbieramy sandwicze tutaj po tych zwłokach. W baryłce też coś tam było. Oj. Zaczyna się. Zbieramy. No kurde, denerwujecie mnie panowie. A jak ja jestem zdenerwowany, to jestem bardzo nieprzyjemny. Co zresztą niniejszym też staram się zademonstrować, prawda? Dobra, wy? Okej. Reload, dobrze. Mogę się z tym zgodzić. Ten się wywrócił po prostu. No a teraz już się wywrócił na dobre, no. Nie będzie... Co? Pa! Co to było? Spider-Man? Ała! Kurde, possession! Szybko do nich walnie do mnie. Jestem przecież twoim przyjacielem. Ale oberwałem mocno. Nie tak mocno jak oni. Ale jednak przydałoby się troszeczkę podleczyć, bo zaraz zdechnę. He's here. To ja? A na czym on tak fajnie leciał? Na tym. To jest dobre. Dobrze. No jednak niestety... Troszeczkę by się przydało podleczyć. Nie mamy jak na razie czym. I to mnie troszeczkę smuci. Jest mi z tego powodu tak po ludzku przykro. Pistolecik nie mogę pobrać? Why? Salt, oczywiście.
No Bioshocka jedynkę też będzie trzeba odpalić. Ja nawet nie wiem, czy tego nie zrobię w najbliższym czasie, bo mam wszystkie Bioshocki. Dwójka to był paździerz. Grałem w dwójkę bardzo krótko. A może właśnie za krótko? Może nie dałem wystarczającej szansy? No cóż, nieistotne. Wow! Jaki rage man. I co? Ej, nie rzucaj we mnie tymi kurcze kamieniami. Kurde! Zdechł, ale ja też się kopcę, czy nie? A, będę też umiał rzucać i pluć takim ogniem, tak? Lepiej odkręcił i coś się będzie fanzolił. No dobrze, chcę tego użyć. Dobrze, rozumiem. Chcę to spróbować, tylko na kim? O? Rozumiem, czyli dłużej muszę przytrzymać, aby zrobić po prostu pułapkę z tego. A ja chcę zmienić na possession, temu dam possession i zapraszam teraz. Hits! Dublo! Dobrze! A dlaczego po sobie tego umplamy? Czy ja za każdym razem, jak będę to rzucał, to będę robił pod siebie? Chyba nie. No trafiłem idealnie chyba. Nie tak jak w Wolfensteinie, tylko już, no... Profeska banana, oczywiście. Nie lubię bananów. Oj, jak ja nienawidzę bananów. Ale w grze nic... O, już nie mam przyjaciela. W grze... Heja, heja! Pozdrawiam cię, Chucker fan. W grze nie przeszkadzają mi banany, bo ich po prostu nie czuję najzwyczajniej w świecie. Search, pistol. No... Bez szału tych pistol ammo. Ale... No zawsze coś, zawsze coś. Tutaj mogłem sobie te fireworksy wcześniej odpalić. Niestety nie uczyniłem tego. Gdzie jest szałka? Tutaj. Dobra, idziemy przed siebie. Co ta świnka tutaj daje? Daje coś? Nie. Ja tam powinienem wejść? Tak, powinienem. Dobrze, wchodzę tam wobec tego. Tak, Liviera. Okej, okay, let's go. I lecimy. Kamstock Center Rifftops. They had my center. The whole job was scouted. Rozumiem. Dobrze, idziemy. O, season pass awarded you great. Okej. Co jest do diaska? Rozumiem. No patrz, same powiadomienia. Co to jest? Ja nie wiem, czy ja to chcę oglądać, szczerze powiedziawszy. Ja chcę słodycze, dokładnie. 3 bita najlepiej. Dobrze. Co tu? Butelki, napijemy się, czemu nie? Fajeczki. Pieniążki. Pieniążki najbardziej mnie z tego interesują, szczerze powiedziawszy. Tutaj ktoś przybił dzwona. Dużo rzeczy. To lubimy. Dobra. Nie wiem, co wziąłem. Zaraz to postaram się sprawdzić. Fajny filmik, dzięki bardzo. Cały odcinek z tego właśnie filmiku, o którym piszesz, jest na YouTubie. Na moim kanale, który też nazywa się Kącik Rozrywki. Tak więc zapraszam. Myślę, że parę innych momentów też może ci się spodobać. A tymczasem... Pobierzamy, co ja gadam, przecież plącze mi się język. To też pobieramy. Ten żyje, on chyba zmarł w ogóle. Pobieramy dlatego jego fajki, bo skoro nie żyje. O, dzięki bardzo za suba, bardzo dziękuję. Dobrze. Tu mamy na fula. Kolego, ale tutaj chyba, no dobra, nieistotne.
No, nie da mi to życia, muszę się dowiedzieć, czy on żyje. Czy on oddycha, o, tak może to sprawdźmy. No nie oddycha. Więc pobieram jego hajs. Dobrze. New boots. No. I co mi to dało? Dobra, potem się tym pobawię. Na razie będziemy tylko zbierać wszystko, co mi się po prostu należy. Co jeszcze? Aha. Ja tak wszystko zbieram. Wszystko pod HP. A co zresztą? No właśnie, troszeczkę tego nie przemyślałem. Co to się dzieje? Ale szybko poleciałem, nie wiem czy to coś... Cygarety ktoś nie zgasił, cygara ktoś nie zgasił. No co za chlew. Po prostu wstyd. Co to w ogóle za pokój? Co to za burdel? Wychodzę stąd. O, tu mamy kolejne paczuszki. Bardzo chętnie pobieram. New pants. Dobrze. A gdzie ja to mogę w ogóle? Eagle Strike. Electric Punch. Czy ja już to mam? Dobrze. No trzeba to... Ej, no patrzcie! Cały czas coś nowego. New Pants. Dobra, bo słuchajcie, zasiedziałem się tutaj. A tam jakaś kobieta na mnie czeka z absyntem. Nie wiem, co to jest. Shield, dobra. Jacy wszyscy do mnie uprzejmi, do Diaska. No to jest niemożliwe. Ja tylko odbieram prezenty. Tu jeszcze jeden prezencik. Betrayer. Dobrze. Chciałbym... chciałbym wypróbować... Co? Moje pięści, które rzekomo są pod napięciem. No a tu nie ma na kim. A, dziękuję, tak, wskoczyła mi twoja subskrypcja. Bardzo dziękuję jeszcze raz. No i mam nadzieję, że filmiki się spodobają. O, attach. Trzist. Okej. Uduszę się. Dobra, i co teraz? Czy ja mogę się poruszać? O, w ten sposób. Mhm. Pa. Mogę na niego zeskoczyć chyba, tak? Tak. I dup! Tak! On jest pod napięciem, czyli moje prądowe pięści działają. Czy ja chcę machine guna? Tak, chcę i to bardzo chcę. Pobieram amunicję. I mam jej niewiele. Co to? Nie wiem. Ale jakaś rakieta tak jakby leciała. Jest! Jakiś mongoł. Dup mongoła. Gdzie on jest? Dobra. Aha, dobra. Tutaj niestety będziemy potrzebować troszeczkę więcej opanowania na pewno, bo jestem zbyt spięty. Skąd ty... Inaczej zrobimy. Opętamy cię. I ciekawe, czy teraz też będziesz taki wesoły. A tam jest taki, kurde, kocur. Opętałem ja go, czy nie? Tego opętam. No nie, nie udało się. To dlaczego? Co to, nie działa? Bardzo kiepsko mam... z wszystkim w zasadzie. Troszeczkę nieprzemyślane były te moje rozkładanie. To moje rozkładanie... tych darów, które otrzymałem. No ale cóż. Czegoś mam więcej, czegoś mam mniej. Tak to w życiu właśnie jest. Opętamy. Mhm. Strzałeczka, dobrze idę. Dobrze, i tym prądem, to jest dobre.
fajnie, bo oszczędzam amunicję. A oni też furgają niesamowicie. A, przeżyła to, ach, twarda. Niestety już nie powiodło się to drugi raz. Atak! Atak, May! Dajcie mi spokojnie poeksplorować tutaj te beczułki, co? Nie, nie, nie dadzą mi, a ja nie mam gdzie się schować. I nawet nie wiem skąd strzelają, bo tu jest tyle dymu, tyle mgły i tyle... Nie powiem czego, bo już chciałem brzydko powiedzieć, a jednak... No nie warto, nie warto się denerwować w taki sposób. Opanowanko, dobrze. Mam nadzieję, że mój przyjaciel nowy załatwi wszystko teraz. Tak, już tam naparza do tych złoczyńców. Ja mu pomogę. Ten ma w ogóle jakieś, kurde, oczy naładowane. Pobieram. Pobieram wszystko, co się da. Kosur też dostał. No i dobrze. I co? I nic. Dalej sobie przeskoczę właśnie na tych hakach. Tak myślę. No i dobrze. Dobrze myślałem. Następnie tam. Przepraszam, ptaszki, że was wystraszyłem, ale... No muszę iść dalej, prawda? Dobra, butelka wina zaliczona. Drugą butelkę też sobie chlapnąłem, a co? A co mi szkodzi, prawda? Czy ja nie nadużywam słowa prawda? Doprawdy? Postaram się już troszeczkę mniej tego słowa używać. Soda salt. Swędzi mnie z tym razem z kolei między palcze. Co chwilę mnie coś swędzi. A myję się. Tym bardziej to dziwi, prawda? I znowu prawda, nie mogę. Dzień dobry. Ja, no, mam strzelać do niego? Nie. Co polis? Cicho, kurde, konfidencie ty. Polis. No i przyleciała polis. Kurde, no. Miałem go wcześniej kropnąć. Słyszę rakiety. Jak przywaliła w futrynę. Jej zęby, rest in peace. O, dobra. Okej. Okay. Aj, 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 aj. Dużo was. Dużo za dużo. A ja znowu nie mam czasu na eksplorację. Tu ktoś leży? Tak, tu jest kobieta. Tu jest mężczyzna. Oni śpią sobie po prostu. Ja tutaj walę, a on sobie słodko chrapcia. No i nie chcę chrapcia, bo ja dzięki temu... Co tu się dzieje? No i co zrobisz? Obudzisz kolegę? No nie obudzisz, nie? No i obudził tak, że wszyscy pozdychali. No po prostu... No, prosić ich o coś to... To po prostu... Ach, szkoda gadać. Tak mnie zdenerwowali. No i teraz sobie tak... No i widzisz, no nie chciałem cię budzić, nie chciałem. No ale musieli wejść i zakłócić twój spokój. Dlaczego on w ogóle tak jest powykręcany? To jest... Creepy, delikatnie mówiąc. W paczuszce mam coś, coś tam mam, ale niewiele. Kawusia. Co to było? Czemu tu jest ogień? O kurde, już wiem czemu. Bo tu jest ognisty, ognisty pan z ognistą kolbą. Jakkolwiek to zabrzmiało. Okej, okay. A, jaki skoczny. Dobrze. O, ich tu już w ogóle nie ma, zauważcie, że tekstury ich zwłok skinęły. Czemu on żyje? No już nie. Już jego życie jest jedynie historią. Troszkę się sfajczył. Ale jest spokojnie. Już nawet muzyczka jest taka spokojniejsza. Znaczy nawet nie muzyczka, co? Co w ogóle cicho się zrobiło dookoła? Tam jeszcze jednak naparzają. Mało amunicji. Dziwne odgłosy. Naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Opętanko! Ach nie, zapomniałem, że... O, jaka ładna gitara! Piękna była. No nie mam salc. No właśnie. Wracamy. I szukamy jeszcze troszeczkę soli. Czy ja nie mogę się z tego jakoś, nie wiem, napić, posilić? Tutaj nie byłem jeszcze, w tym pomieszczeniu.
co troszeczkę napawa mnie optymizmem, bo któż to wie, może tutaj znajdę troszeczkę magicznej mocy. Nie, jednak myliłem się. Coś tam jednak jest. A jest salc, dobrze. Dlatego teraz wracamy tam już z open tankiem. Tutaj cyk. Chociaż to nie było chyba potrzebne z drugiej strony, bo przecież no nie, nie, on nie ma w kogo strzelać poza mną. Wystarczyło po prostu go rozwalić. A, nie mogę mu zadać obrażeń, przecież jest moim przyjacielem. A do przyjaciół się nie strzela. Ani z pistoletu, ani z dupy, prawda? Zaś te prawda, co ja mam z tą prawdą? Nie miałem tak wcześniej, no muszę pooglądać filmiki, no przecież cały czas, prawda, prawda? Tego nie idzie słuchać. Zaschło mi... Dlaczego ja w ogóle chodzę, a nie biegam, skoro mogę? Tak zawsze narzekam w każdej grze, że nie mogę biegać. Albo jeszcze nie mogę biegać, a tu mogę biegać i tego nie robię. Muszę sobie delikatnie zmoczyć wargi. Nie wiem, nie no, w sumie dobrze, że zapauzowałem, bo nie wiadomo, co by tam nie wyskoczyło. Jest tu bardzo ciemno, jest sałata. Ja tak to oczywiście roboczo nazywam. Fajne kurteczki, chciałbym przytulić, ale niestety no nie mogę tutaj takiego skina sobie zmienić. Co to jest? Eat apple. Apple, tak? Nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Mam nadzieję, że tak. Podświetliło mi jakiegoś, kurde, wampira najprawdopodobniej. Okej. Tu jest cicho, ale na pewno niebawem ta cisza zostanie przerwana. Dużo kruków, by to kruk, nie powiem czym, tłukł. A, tu już jest dostojnie. Ale fuj! Nie krzycz! A on jest moim wrogiem? Jak się w ogóle przez ten stół przeniknął? Nie wiedziałem, że oni mają broń. Myślałem, że to są po prostu jakieś NPC. Kurde. No i po co ci to było? Mogłeś siedzieć, kurde, w łóżku i przeglądać TikToka na przykład. Zamiast tego wolałeś zginąć, więc... voila! No. Wow, no, też jestem pod wrażeniem tego, że ja w ogóle przeżyłem poprzednią nawałnicę strzałów. No tutaj ktoś jednak nie miał tyle szczęścia, co ja. Co to jest, kurcok? Fuj, jak tam musi walić, to jest nie do pomyślenia w ogóle. Pick up, okej. Czuję ten smród aż tutaj, przed monitorem. Idziemy dalej, mamy salc. Na pewno chętnie pobieram. Oczywiście. No i co się da, oczywiście zbieram, no bo lubię darmochę. Trochę się nadupcyłem z tego, co widzę, bo ekran troszeczkę mi zmieszało. Dokąd ja mam iść? A, do góry, okej. Kiedy ta bania mi zejdzie? To jest pytanie, bo powiem szczerze, ciężko się tak chodzi. Aha. No kurczę, nic nie widzę przez tą banię. No niepotrzebnie chlałem. No zawsze, za każdym razem to powtarzam zresztą. A mogę go opętać? Nie. Nie mam zaś tyle salc. O kurde, on zniknął. Skubaniec. I co? To będzie boss. To będzie boss jak nic. Kill him. A ja chcę energię i kto mi ją da? Leci, leci, kurde, gnoj. Chodź tu, poznaj mojego, kurde. Ja nie mam tego prądu? No nie mam, dlaczego nie jestem pod napięciem? Ej, zaraz, zaraz. Nie godzę się na taki... na taki scenariusz. Co to za gra? Otóż to jest... Bioshock Infinity. Która to już odsłona? To była trzecia, jeśli dobrze pamiętam. Był Bioshock, Bioshock 2 i chyba Bioshock Infinity, ale mogę się mylić i pewnie się mylę. Ale to jest na pewno Infinity. Co do kolejności
nie jestem taki pewien. O! Co się z nim stało? Co? Jak tam się kurczę? To był gdzieś ten czarny jeszcze. Gdzie on jest? Nie... Ajajaj, co ja zrobiłem? Gdzie ty jesteś? Chodź, opętamy cię. Chodź tu na opętanko. Dzięki za lajki, dzięki wielkie. Co tutaj się dzieje? Za bajzel. Nie mogę znowu opętać, bo zmarnowałem opętanie. I teraz muszę latać jak taki kurde ciul. Dobra. Tutaj coś mamy, okej. Co bym chciał, czego bym chciał więcej? Shield, zdecydowanie trzeba w shield teraz ładować, bo jak widać niestety, no, brak ochrony jest, nie jest moim sprzymierzeńcem na pewno. A! Twardziele! Twardzioszki! Babuszki twardzioszki! Co tu się dzieje? Ta muzyka mnie denerwuje, ona jeszcze we mnie dodatkowe nerwy wzbudza. Użyj radia, nie obchodzi mnie to. O, znowu jestem pod prądem. Ciekawe, od czego to zależy. Musiałbym sobie to jakoś sprawdzić. Dobra, mamy windę. Ej! Dobra, jestem, już myślałem, że nie będę umiał jej użyć. Dlatego delikatnie spanikowałem. No co? Jedziemy sobie radośnie. Wchodzimy dalej. Tutaj wita nas bardzo radosna muzyczka. Co oznaczać pewnie będzie, że zbyt radośnie nie będzie. Co oznaczać będzie, że zbyt radośnie nie będzie. Bla, 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 bla. Co chcę kupić? Machine gun ammo. Dobrze. No to jeszcze może... A dlaczego tak mało? Więcej, dawaj do stówy, kurde. Nie po to hajs zbierałem, żeby teraz mieć problem. Okej. Dobra, pozbierane. Może od radia, kurczę, Przeminąłem już ten rozdział. Nie wiem, czy mogę wrócić. Może później się to uda. Co tutaj mamy jeszcze? O, mamy log. First Zealot. To był ten czarny, który właśnie... Znaczy w tym czarnym płaszczu, który zniknął. No, to będzie pewnie boss, nie ma o czym mówić. Dawać go! Już chcę się z nim rozprawić. Okej. Ajajaj, te kruki tutaj po prostu są takie paskudne. Znaczy, kruki generalnie są paskudne. Mamy go! Dobra, słuchajcie. Mamy go. Salts full. Zmieniam na ogień. Nie wiem, czy jemu to coś... Coś mu to zmieni. Gdzie on jest? Słyszę, lecz nie widzę. O, jest. Masz ty, kurde, gnido. A on się w te kruki zmienia. I te kruki w niego. Explosive trap. A! No i pożegnał się z życiem. Pożegnał się. No i mamy jego moc. Czyli będziemy teraz pruć, mój Boże. Pluć krukami będziemy. Super. Murder of Crows. Crows. Hold and release to create a nest trap. No i super. Tylko... Aha, mam te kruki. Ale... No właśnie, czy jak przytrzymam, to mogę sobie powybierać. Sprawdźmy te kruki na nich. Masz! Masz krukami.
ale was podziobały. A jak przytrzymam? A to jest, no właśnie, coś takiego. Kurde, już mogę jego ciało przeszukiwać, jak jeszcze on jest na nogach, jak stoi po prostu. Muszę pobierać kasę od wszystkich, bo chyba nie zawsze to się udaje. No właśnie, i od tego złoczyńcy przede wszystkim chciałem pobrać. Bo on tam miał sporo tego. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tamten niestety już nie interesuje się w ogóle tym, co się dzieje. Bo nie żyje, no. Jak się ma interesować? Zdechnę. Okej. Okay. Czy ja mam iść dalej? Tak. Myślałem, czy nie zeskoczyć wcześniej, ale nie ma takiej potrzeby. No dobrze, teraz jesteśmy sobie tutaj. Zbieramy. No i mamy kolejną... kolejną część gry i kolejne wyzwania. Find a gondola. Rozumiem. Znajdź gondolę. Dobrze. Myślę, że nie będzie to trudne zadanie, ale mogę się mylić oczywiście. Hello, macie kruki. I dziobiemy. Czy ktoś widział dziub-dziub, a jak wygląda dziub-dziub? Czy to fruwa, czy lata? I już nie pamiętam co... Aha, czy pamięta? Jak znikł? Kurczę, nie pamiętam tej piosenki. Dawno jej też nie słyszałem. To tylko dinozaury internetu będą pamiętać, o co chodzi. O którą piosenkę, tak myślę, że tylko oni. Oni ze mną na szele oczywiście. Pobieramy. Okej. Ach, kurde, pomyliłem knefle, dobrze. Jasny gwint, possession. Dobra, przejęty. Okej. O-o! Dobra, kolegów powyłączałem. Dobrze. Przeładowanko i wracamy do totalnej rozwałki, która tam się będzie pewnie odbywać i dalej. 10 cygaret, co tak mało? 10 cygaret w parce? Kto to widział? Przecież to jest straszne. Tu mamy vending machine. Maszyna vendingowa oferuje nam co? Mam 93 dolce. Pistol ammo mam tutaj dużo. Dobra, do machine guna uzupełniłem. A tutaj kolega ma co? Aha, w ten sposób. A, czyli teraz jeszcze ludzi. W ten sposób, czyli mogę przejmować teraz więcej. Dokładnie. No to troszeczkę teraz żałuję, że chyba, że nie było wcześniej tej maszyny. Bo ja pakowałem w amunicję, ale szczerze mówiąc bardziej wolałbym pakować w umiejętności. No cóż, może następnym razem naprawię swój błąd. Tymczasem wracamy tutaj do nieba, bo chyba w niebie jesteśmy, nie wiem. Nie wiem, nigdy nie byłem w niebie, no co mam powiedzieć. Ale gdybym był, to myślę, że mniej więcej tak by to wyglądało. Skoczymy mu na łeb. Hopsia, dup, no i wyleciał. Szkoda, że nie wziąłem jego pieniędzy. Cóż, nie jemu, wezmę komuś innemu. Ajajaj. Była ta maszyna, tak? No to czyli przeoczyłem. A szkoda. Muszę większą uwagę zwracać na otoczenie.
Znowu się nadupcyłem tym jabolem. Kurde, niepotrzebnie. Co teraz? Shield. Jeszcze raz w shielda pakujemy. Dokładnie. Tu co jest? Nic istotnego. Dobra, możemy jechać dalej. Czemu nie mogę pobrać amunicji, skoro jestem w potrzebie? Siadanko na twarzy! Hopsia! A gdzie on jest? Chyba faktycznie mu usiadłem na twarzy. Oj, co tutaj za płyny się rozlały? Chyba z kolegi, albo ze mnie? To już w tym momencie kompletnie nieistotne. Idziemy dalej. Eksplorujemy dalej i strzelamy dalej. Zachary coś tam gadał przez ten odbiornik. Dobrze. Szczerze mówiąc, nawet go nie słucham. Mam kompletnie w dupie to, co on mówi. Dlatego też chciałbym go wyłączyć najchętniej. Czy my mamy dalej? Tak. A! W ten sposób. Nie przejadę przecież dalej. A! No właśnie, no właśnie. Okej. No teraz to już pojadę. Ale my szybko jedziemy. I standardowy skok na łeb. Nawet się nie zorientowali chyba. Ale tam ich jest. Ale ja zrobię im teraz opętanko. Na kogo najlepiej? Walnę na tego. Cyk! I pato! I mój przyjaciel już tam działa. Pięknie. Co prawda umiejętności strzeleckie niestety nie są jego najmocniejszą stroną. Ale stara się chłopak, no co. Za to mi troszeczkę lepiej idzie strzelanie. Kolega zginął. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Żartowałem, kompletnie mnie to nie obchodzi, że odszedł. Po prostu przecieram łzy i ruszam dalej w świat. Czy jest tu coś dla mnie? Coś tam pozbierałem, trochę salt. Przeładowanko. Kolejny salt. O, mój przyjaciel! Chciałem jakąś mowę pożegnalną, ale nie wiem nawet, co cię interesowało. Nie wiem, czy byłeś dobrym człowiekiem, a wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że byłeś złym. Dlatego nie zasługujesz po prostu na tę przemowę. Najzwyczajniej w świecie. Gdzie jest szałka dla debili? Tutaj. O! Okej. W ten sposób. No i co? No, nie powiedziałbym, że ja umrę. Kurde, jak ty się drzesz, chłopie! Uspokój się. Albo ja to zrobię. He, he, he! Ta, Jaciek! Nie no, w takiej pozycji to już dawno nikt nie odszedł. Jaki pysk, pato! Aż się odteksturzył się. Mhm. Cyk. Chyba w złą stronę jadę, tak? B. Aha, dobra, żeby w odwrotnym kierunku, zgadza się. To już wszystko wiemy. Wszystko jest obczajone. Daleko jeszcze? Tutaj roller coaster będzie. A oni do mnie falą? Macie opętanku, a nie mogę. Pato. Oni mają teraz chwilkę dla siebie. Ale ja tę chwilkę bardzo szybko przerwę. Krukami! I naparzaniem. Co wy to, kurde? Najpierw do mnie strzelacie, a teraz wielce udajecie... Co? Wierzących? Co mnie to obchodzi? Kompletnie mnie to nie obchodzi. Żegnajcie, panowie. Idę dalej. Następni.
ale tych niestety poczęstujemy granacikiem. Raz i dwa. O! Powyłączałem ich bardzo ekspresowo, bardzo humanitarnie przede wszystkim. Dobrze. Wounded knee, the Pinkertons, the drink, the gambler, and of course. Nie wiem kim jesteś, ale znajdę cię. To jest pewne. And now, to repay a debt, you've come from my land. Super. Not all debts can be repaid. Dobrze, nie obchodzi mnie to, kurde, ja chcę dalej po prostu ruszyć, no właśnie. The prophecy is truth. As blood is yours. You know why these men will die for them? Because I have seen their future in the glory. And hence they are content. Ojeju, ten się nagada. What brought you to Columbia, Booker? Bring us the girl and wipe away the debt. This will end in blood. Dobrze, czy to wszystko? A patrzcie, tam jeszcze są. A ja już mogę iść dalej? Chyba nie. A mogę strzelać? Też nie. O, jakieś wizje. Pozdrawiam. Czemu nie mogę przeszukać ich zwłok? No cóż, nieistotne. Idziemy dalej. Dobrze. Co to? Trzeba stąd nawiać, zdecydowanie. Siadanie na twarzy, pięknie. Żegnamy się z kolegą, pobieramy jego kawę. Bo tylko na to go było stać, gołodupca pierońskiego. Gdzie jest? Gdzie są moi przeciwnicy? Od tego chciałbym zacząć. Dobra. Kurczę. Nie wiem od czego zależy, że raz mam prąd w tym urządzeniu, a raz nie. No właśnie teraz miałem. A ten się co czołga, czy co, on żyje? No już nie, na pewno. Kontrola Zeppelina, gdzie może być? Czyżby tu? No tak to wygląda, a jednak nie. Chyba tu, bo... O, cutscenka. Dzień dobry, czy pani... Aha, ona się po prostu tutaj modli. Nie będziemy jej w tym przeszkadzać. Po prostu ruszymy dalej. Sterujemy rygiem. O, kolega z filmiku. Znaczy z tego, z projektora. Tak? Chyba tak. No i pozdro. Co ty zrobiłaś? Kurde, to ja cię specjalnie nie wyeliminowałem po to, żebyś sobie dokończyła, a teraz ty mnie rozwalisz? Super, musimy stąd nawiać i to jak najszybciej. Tędy? Atacz! Poszło! Żałuję, że jej wcześniej nie rozgnoiłem. Gdzie ona jest? Aha, już jest historią, przeszłością. Wspomnieniem. Dobra. Intermonument Island. Rozumiem, że tędy dokładnie. O, mamy kolejną maszynę, której już nie przeoczyłem tym razem. Niestety za dużo hajsu też chyba nie mam. Nie to, to była ta druga. Jak tam z hajsem? Ojeju! 1400... Nie no, to w życiu ja tyle nie uzbieram. Jak ja wydaję cały czas na pierdoły, to nie ma szans, żeby tutaj uzbierać. Dobra, wracamy tam, bo drzwi... O! Coś tu... Nie, myślałem. Jakieś... wizje. Dobrze. Następny rozdział. Jeszcze myślę, że pobędziemy tutaj chwilkę. Find the girl. Cały czas mam find the girl i latam i nie umiem jej znaleźć. Wszystko pozamykane, aha, no to dobra, to nara, elo, pozdro. A
Ale może, no właśnie, już teraz wiem, co robić, proszę. Już wiem, co robić, a użyłem strzałki tak w ogóle. Dobra, pomijając to, idziemy już w dobrym kierunku. Przeładowanko. I co tutaj się dzieje? Hajs, hajs, hajs. Waksofon. Ja nie wiem, czy ja chcę tego słuchać. Niech sobie leci. Nie wiem, czy ja za to jakichś punktów też nie dostaję. Na wszelki wypadek wolę to puścić. Wino, ale już nie będę tyle pił, bo znowu będę nadupcony. Chcę tego uniknąć. Dobrze, że mam taką silną wolę, przynajmniej w grze. Tutaj troszeczkę jest niebezpiecznie. Mhm, no i co? Jajco! Dobra. Znowu waksofon. A! Tym razem to nasz dziot stary coś tam dupcył do tej kasety. Super. Żałuję, że to włączyłem, bo mnie to kompletnie... A, Zachary, no przecież Zachary też wcześniej mówił. Tylko nie zwracałem na niego uwagi, bo... wtedy jeszcze nie wiedziałem, że pojawi się na tym projektorze, a teraz już go znamy bardziej i nawet go widzieliśmy na żywo. Dawaj, teatrzyk. No i co? Because they are the train which takes me to his station. That's where we need to go. Knowing that Elizabeth will take my earthly place. But the false shepherd is coming to lead my lamb astray. W ogóle jakieś pokoiki. O, ja cię kręcę. A, wiem, kto to jest. Dobrze. To ta pani właśnie często pojawiała się w gameplayach też i... I w tej grze. Ojeju, co się stało? Ukułaś się? Nie? Widzisz mnie? Nie. Widzisz mnie? Wieża Eiffla? Ona by tam chciała, tak? Tak, ona marzy o wieży Eiffla. I co, może mam ją tam zabrać? Może jeszcze potem co, na kręgle? Bez jaj. Nie będę zabierał żadnej nieznajomej na... Na wycieczkę do Paryża przecież, no. To nie są tanie rzeczy. Czy ja mam tak ją podglądać teraz w każdym pokoju? Znowu wieża Eiffla. To jest troszkę nie w porządku, aby tak podglądać, prawda? Prawda znowu, nie, koniec z tą prawdą. Co ona robi? A! O, portal sobie otworzyła. Chciałbym tak. Ej! Tylko jeszcze trzeba się nauczyć otwierać te portale w odpowiednich miejscach. Ciekawe, gdzie bym się przeniósł, jakbym mógł teraz sobie taki portal otworzyć. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Na pewno gdzieś, gdzie jest zimno, bo uwielbiam, jak jest zimno. A gdzie to bym sobie wybrał? Może Finlandia? Nie wiem. To nieistotne. Mam już dość tego podglądania, po prostu źle się z tym czuję. Dlatego najlepiej będzie, jak chyba pójdziemy dalej. Open door. Chciałem, żeby było zimno, to jest zimno. I can do this. Czy my jesteśmy na statule wojności? Jasny gwint. I co? Idziemy dalej? Tak. Chciałbym już ten wątek mieć za sobą. No właśnie, nie do końca w ten sposób. O! Guten Tag. Książkami we mnie rzucasz? Bardzo nieładnie, bardzo. Kurde. Co ona taka wojownicza? Oj, bo nie pojedziemy do Paryża.
A o jej coś się z palcem stało. I znowu ten. To jest jej stary? Nie wiem. No skoro się tu dostałem, to jest chyba way out. Bierz klucz i otwieraj. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Okej. Okay. Wychodzimy z tej pieczary. Co tu są? Jakieś małpy, kurde, orangutany? Ej! Myślę, że ona mnie zamknęła. No po prostu... Escape with Elizabeth, czyli Elżbieta. Eluś, poczekaj. Kurde, ale tutaj syf. Eluś, czekaj na mnie, kurcze blade. No przecież ja nie znam tutaj tego miejsca. Ja wiem, że ona też jest na boją więził, stary. On w ogóle wyglądał jak ten Józef Fritzl, tak? Dobrze mówię? Ten zboczuch. Co to było? Call the police! No i co, wcisnęła ten guzik, czy co? No widzisz? Tak, cały czas cię oglądali, nawet wiadomo kiedy. A co mnie to obchodzi, kobieto? O, jasny gwint. Co to za papuszka? Strzelaj do tego. Ajajaj. Co to za wróbelek? To wróbelek bardziej taki zmutowany. Żegnaj, wróbelku. Choć wątpię, że odszedł tak po prostu. Na pewno powróci. Jej stary też powróci. To jest bardziej niż pewne. Dokładnie, nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie popędzaj mnie. Ojojoj. No, otwieraj. Aha, ja muszę. Baterie w kontrolerze zaraz się wyczerpią. Bardzo niedobrze. Co prawda już i tak będziemy powoli kończyć live'a, ale no... No nie chciałem kończyć w ten sposób, żeby się baterie rozładowały. Gdzie jest ten ptok? Żegnaj, Eluś, chociaż na pewno nie zlecisz, bo wiadomo, że to by było troszkę bez sensu. Gdzie ona? Gdzie ja jadę? Aha, to jest cutscenka. Czy nie? Nie, mogę ruszać. Co tu się dzieje? I gdzie ja mam... Jaką ja mam reakcję zastosować? Nie, mam po prostu oglądać, jak się wszystko niszczy dookoła, prawda? Prawda, nie. Ja się muszę tego wyzbyć, a przed następnym filmikiem, przed następnym live'em po prostu sobie muszę to zakorzenić, aby nie używać tego słowa za często, a najlepiej wcale. No tak, wszystko się niszczy. Jeden wielki chlew, no i nawet my spadamy. Eluś, coś ty nas za bagno sprowadziła. No i tak se lecimy. I wpadamy do wody. Chlup! Je, wróbel! Turbo wróbel. Nie mogę się doczekać walki z nim. Uważaj na oczko. Dbaj o zdrowie, bo to ja cię chcę wykończyć. No i dobrze. Wygląda to na jakąś retrospekcję, więc uważam, że to będzie idealny moment, aby się pożegnać w tym momencie. Dzięki wielkie, dzięki za obecność. Widzimy się na następnym live'ie. No na pewno w przyszłym tygodniu, kiedy jeszcze się okaże. Chciałbym troszeczkę też częściej te live'y robić, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dzięki, The Chicken Fan. Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się w pas i do następnego razu. Elo!